może niesamowicie łączy w sobie przeciwieństwo. Z jednej strony jest niezmienne i od tysięcy lat wygląda podobnie. Z drugiej strony natomiast jest w ciągłym ruchu, nieprzewidywalne i ciągle płynie. Pewnie dlatego te rejony tak inspirują artystów, malarzy, poetów czy kucharzy. Ludzie od setek lat korzystają z zasobów morza, aby przeżyć. Rybacy na obrazach Friedricha są tego dowodem. Mi też chyba ryby bałtyckie były pisane. Ja jestem Wit, a to jest wioska rybacka Wit. Zapraszam do kuchni bałtyckiej. Wioska Wit znajduje się na wyspie Rugia. Z plaży natomiast widać przylądek Arkona, który należy do Parku Narodowego. Gdy przyjechaliśmy, świeciło słońce. Ale jak to bywa nad morzem, pogoda zmienną jest. Zaczęło lać. Schroniliśmy się więc w jednej z pobliskich restauracji. Sind Sie schon soweit? Darf ich schon? Maybe you speak English or Polish? 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 Jest dobrze. Mówię po polsku. Dogadamy się. Czy podajecie jakieś ryby bałtyckie? Oczywiście, jak najbardziej. Santacza, którego proponuję, ewentualnie dorsza, kutterszole. Kutterszole? Kutterszole? To jest flądra. O! Z ziemniaczkami pieczonymi. Zaufam, biorę. Super. No i również nasze tradycyjne danie, danie rybaków, lapskaus. Jest to coś innego, specjalnego. Myślę, że jeżeli pan jest na wyspie, to warto skosztować. Zaufam pani w ciemno. To i to poproszę w takim razie. Bardzo proszę. Coś do picia? Podobno jest to popularny rokitnik. Tak, oczywiście. To coś z rokitnika, jeśli macie, to bym bardzo chciał. Ciepły czy na zimno? Na ciepło. Na ciepło. Na ciepło. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Kto by pomyślał, nie dość, że wioska nazywa się tak jak ja, to jeszcze spotkałem tutaj rodaczkę. Proszę bardzo. Ciepły soczek z rokitnika. I szole. Pięknie. Ziemniaczki pieczone do tego, nasze tradycyjne. Bardzo proszę, życzę smacznego. Bardzo pani dziękuję. Flądra to jedna z najsmaczniejszych i najbardziej popularnych ryb bałtyckich. Delikatne mięso i chrupiąca skórka. Żadnych zbędnych przypraw, tylko sól i odrobina soku z cytryny. Właśnie tak lubię jeść ryby. Następne danie jest wyjątkowo zaskakujące. Delikatne śledzie z kiszonym ogórkiem, jajkiem sadzonym i bardzo inspirującym dodatkiem. Buraczano-ziemniaczane puree z wołowiną. Bardzo sycące i oryginalne lokalne danie. Myślę, że jakbym był rybakiem wracającym z morza, właśnie to chciałbym zjeść. Pycha. Dokładnie tego potrzebowałem na dalszą część podróży. Bardzo spodobała mi się ta wioska. Oczywiście nie tylko dlatego, że nazywa się Wit. No, ale pora ruszać dalej. Ledwo wyjechaliśmy z wioski Wit, a złapał nas deszcz. Jak byliśmy na statku, już prawie żeśmy wsiadali. Jesteśmy pod pokładem i będziemy oglądać klify. Tutaj podobno znajduje się najczystsza woda na Bałtyku. Guten Tag. Hello. Hello. Dzięki uprzejmości pana kapitana mogłem wejść tutaj na chwilę na pokład i zobaczyć, jak to wygląda, że tak powiem, od przodu. Statek, którym płynęliśmy, nazywają wodnym tramwajem. Przepływa przez nadmorskie kurorty i służy głównie turystom, by oglądać piękne w tym rejonie wybrzeże. To właśnie z pokładu statku najlepiej widać kredowe klify, z których słynie Rugia. Następny dzień naszej przygody zaczynamy w stolicy tego regionu. Oczywiście Rugia to nie tylko piasek i morze. Mam ochotę poprzebywać trochę w miejskiej przestrzeni. Pooglądać architekturę i poobserwować trochę ludzi. Na rynku w Stralsundzie byliśmy mówieni z naszym przewodnikiem Michałem. Okay.
Dzień dobry, to z panem jest umówione. Michał jestem. Wit, bardzo mi miło. Wit, zaczynamy. Dobra, chodźmy. Hansestadt-Strahlzug, czyli po polsku strzał, 60 tysięcy mieszkańców. Przepiękna starówka wpisana na listę zabytków światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. No i jest coś, co chyba cię bardzo zainteresuje. Jest tutaj przetwórnia rybna z takim sklepem rybnym, gdzie wytwarza się śledzia Bismarka według receptury sprzed 150 lat. To na pewno mnie zainteresuje. Chodźmy tam. Strahlzug to był dobry wybór. To tutaj przyrządzają legendarnego śledzia a la Bismarck. Jestem bardzo ciekaw jego smaku. Proszę bardzo. Hello, guten Morgen. Good morning. Such a nice place. Oh, thank you. Oh, the first thing I see is smoked fish. Yeah. I see some sprouts here. Sprotki, isn't it? Sprotki in Polish, yes, exactly. Funny word. It's and really happy. Yeah, happy sprotki. Sounds happy. And the most tasty on the mackerel. Yeah. I'm sure I'm gonna live with that one. Okay, but maybe you want to have some Bismarck herring for takeaway. And here, and I see here is the main part. Yeah, that's why I came here. Our herring. Yeah, it's a herring and actually it's Bismarck. Yeah? It's Bismarck herring. It's the one and only Bismarck herring, actually. It's a really old recipe. It's 150 years old this year. Yeah, and it was invented by a Stralsund merchant and his wife. They made that up in their little shop and sold it there. And then send it to Otto von Bismarck to Berlin and asked him if they could name it after him maybe because they were big fans. And he tasted it and said, yes, it's good, you can do that. So, so this is the one and only Bismarck herring, yeah. You see, I can buy the sandwich here also. Yeah, you can. Yeah? And the one with Bismarck herring is our most famous one, of course, the Otto. Listen, I'm sure you're not gonna tell me about the recipe. No, I can't do that. Secret. But maybe you can tell me a little bit about preparation. Well, maybe you can have a look upstairs, actually, because my colleague's just preparing Bismarck herring upstairs. Hello? Rolf, hello? Michał. Guten Morgen. Wie? Hello, Rolf. Maybe you can tell me about the process of preparation of Bismarck. Bismarck herring. Den Original Stralsunder Bismarck herring. Kann ich zeigen. Poznaliśmy Rolfa, który zgodził się pokazać nam, jak przyrządza oryginalnego Bismarka ze Stralsundu. Zostałem zaproszony na kuchnię, która znajduje się na piętrze. Wir sehen hier unseren Hering. Und aus diesem Hering machen wir unseren Stralsunder Original Bismarck herring. Ich zeige mal, wie es funktioniert. Genau, wir machen die Haut weg. Möchtest du das mal probieren? Möchtest du probieren? Ja. Okay. Man sieht, das ist nicht so einfach. No, ale to widać, że to nie jest takie proste, nie? Nie jest, bo lekki kąt i została mi skóra. Jeder Hering ist auch anders. Ein Hering ist ein Naturprodukt. So, jetzt machen wir den Hering. Po zdjęciu skóry z zasolonego śledzia układa się go warstwami w beczce. Z cebulą, liściem laurowym, gorczycą i ziarnami pieprzu. Und jetzt kommt wieder Hering. I znowu śledź. Wieder Zwiebel. Znowu cebula. I tak aż do końca beczki. Lorbeerblätter. Und zum Schluss. I na koniec. Die geheime Lage. Na koniec wypełnia się beczkę zalewą, której skład jest tajemnicą. Jako zawodowy kucharz domyślam się, że jest oparta o wodę, cukier i ocet. Miejsce warte polecenia. Na pewno jeszcze kiedyś tu wrócę. A śledź? Jeden z najdelikatniejszych, jakie jadłem. Ruszyłem dalej w miasto, tropem ryb bałtyckich. Stralsund nazwany jest Bramą Rugi. To nadbałtyckie miasto znajduje się nad cieśniną, która łączy wyspę z resztą kraju. W oczy rzuca się tu połączenie tradycji z nowoczesnością. W planie naszej podróży przez Rugię został jeszcze jeden punkt. Binz. Popularna turystyczna miejscowość, która charakteryzuje się drewnianymi białymi domami. Jest tutaj fajne, długie, drewniane molo, które liczy sobie 370 metrów.
warto się nim przejść do samego końca i spojrzeć w stronę miasta, które pięknie wpasowuje się w architekturę krajobrazu. Ja osobiście chyba bardziej wolę naturalny i dziki Bałtyk, więc ruszam dalej przed siebie. Na powierzchni morze wydaje się być jednolite, a przecież pod taflą wody kryje się cały niesamowity ekosystem, pełen życia. Rugia to naprawdę piękne miejsce, bardzo inspirujące. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ryby, rybołówstwo, jak i Bałtyk to nasze dziedzictwo kulturowe. Na pewno przywiozę stąd do Polski sporo pomysłów.